Święty Józef był mężem Maryi. Jego postać znamy z przekazów Ewangelii. Czcimy go dwukrotnie w ciągu roku. 19 marca jako oblubieńca Matki Bożej i 1 maja jako wzór i patrona ludzi pracujących. 1 maja 1955 roku, zwracając się do Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Włoskich, papież Pius XII proklamował ten dzień świętem Józefa Rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu, obchodzonemu na całym świecie od 1892 roku świętu pracy. Odtąd tego dnia także Kościół akcentuje szczególną godność i znaczenie pracy. To wspomnienie jest wyrazem zrozumienia i poszanowania jej roli w duchowym rozwoju człowieka, a także okazją do złożenia hołdu tym jej wartościom, które pozwalają stosunki między ludźmi ją wykonującymi oprzeć na zasadach pokoju społecznego, dalekich od niezgody, gwałtu i nienawiści. Całe swoje życie święty Józef spędził jako rękodzielnik i wyrobnik w ciężkiej, zarobkowej pracy. Ewangelie określają go miarem tektony. Przez to rozumiano wyrobnika, rzemieślnika od naprawy narzędzi rolniczych, przedmiotów drewnianych i tym podobnych. Były to więc prace związane z budownictwem, z robotą w drewnie i w żelazie. Józef wykonywał je na zamówienie i w ten sposób utrzymywał Najświętszą Rodzinę. Ta właśnie praca stała się równocześnie dla niego źródłem uświęcenia. Był mistykiem nie przez kontemplację, przez uczynki pokutne czy przez dzieła miłosierdzia, ale właśnie przez codzienną pracę. Praca go uświęciła, gdyż wykonywał ją rzetelnie, wypełniał ją cicho i pokornie jako zleconą sobie od Boga misję na ziemi. Spełniał ją zapatrzony w Jezusa i Maryję. Dla nich żył, dla nich się trudził, dla nich był gotów na najwyższych ofiar. Taki powinien być styl pracy każdego chrześcijańskiego pracownika. Praca ma go uświęcać, ma być źródłem gromadzenia zasług dla nieba, podobnie jak to było w życiu świętego Józefa. Praca wyzwala z człowieka najpełniej jego uzdolnienia, energię, inicjatywę. Jest szkołą wielu cnót osobistych i społecznych, takich jak na przykład wytrzymałość, solidarność, cierpliwość, męstwo, odwaga i ład współpraca, współzawodnictwo. Praca bogaci i łączy ludzi, wyrównuje także nierówność społeczną. Jeśli człowiek traktuje pracę jako swoje posłannictwo, jako zleconą sobie od Boga misję, staje się ona wówczas dla niego środkiem uświęcenia i gromadzenia zasług dla nieba. Kościół wyniósł na ołtarze nie tylko władców, biskupów, papieży i zakonników, ale także zapobiegliwych ojców, dzielne matki, rzemieślników, żołnierzy i rolników. Jezus wszedł w szabat do synagogi, gdzie zebrali się wszyscy, aby Go posłuchać, a oczy wszystkich w synagodze były weń utkwione. Niektórzy czynili to z pobożności, inni z ciekawości, a niektórzy śledzili Go, aby Go pochwycić w mowie. I mówili uczeni w piśmie i faryzeusze do ludu, który już wzbudził w sobie wiarę i pobożność ku niemu: czyż to nie jest syn Józefa? Ze znamienną pogardą wskazali tego, kogo nawet nie raczyli nazwać po imieniu. Syn Józefa. Tutaj ewangelista Łukasz mówi mniej niż Mateusz i Marek, wiedząc, że tamci opisali rzecz dokładniej słowami: czyż nie jest to syn cieśli? Czyż nie jest to rzemieślnik, syn Maryi? Wszystko to powiedziano ze wzgardą. Powiedziano, że Józef był cieślą, zarabiał na swe życie rzemiosłem i pracą rąk, nie jadł zaś chleba bezczynnie i pośród przyjemności, jak to czynili uczeni w piśmie i faryzeusze. Maryja również zarabiała na życie, przemyślnie pracując przy kądzieli. A tak pojmowali to faryzeusze. Człowiek pochodzący z mało szlachetnej i nader ubogiej rodziny nie może być Chrystusem Panem, którego Bóg namaścił. Nie można zatem wierzyć komuś tak nieokrzesanemu i pospolitemu. Jednakże Pan był rzemieślnikiem, gdyż prorok tak o nim powiedział: Ty utworzyłeś zorzę i słońce. O Saulu w podobnie pogardliwy sposób wyrażano się, gdy został wyniesiony do godności królewskiej, jak o tym świadczy Księga Królewska, przytaczając słowa: co się stało z synem Kisza? Czy i Saul między prorokami? Niewielkie zdanie, a zawiera w sobie tyle pogardy. Pan Jezus rzekł więc: zaprawdę powiadam wam, że żaden prorok nie jest mile przyjęty w ojczyźnie swojej. Chrystus określił się tutaj jako prorok, ale przecież ten, który jako Bóg o wszystkim posiada wiedzę, wcale nie potrzebuje, aby mu cokolwiek objawiano dzięki natchnieniu z nieba. Natomiast ojczyzną swoją nazywa tu miejsce, gdzie się począł i wychował, nie został zaś przyjęty przez swoich sąsiadów, powodowanych zazdrością względem niego.